Siema, dzisiaj mam dla was bitwę z MX-em 445. No rzuciło nas na 8 tiery, może być ciekawie. Jak widać jest, mam lunetę polową, do tego mam dosyłacz i siatkę kamuflującą, więc nie będę jechał atakować, bo mam za sobą obrażenia, więc gdzieś się tu trzeba ustawić i z daleka posnajpić. Może wspomożemy jakąś drużynę, a powiem wam, że to jest całkiem fajny meczyk. Nagrałem go gdzieś ze 3 dni temu. No gdzieś około 3 dni temu. Byłem zadowolony w miarę z tego wyniku. Obecnie już tego MX-a nie posiadam. W garażu już jest MX50-100. Dzisiaj też rozegrałem parę fajnych bitew. I sam, i z kimś. Trochę zmieniłem ustawienia graficzne i lekko tak jakby się muliło, ale już damy radę. No i mamy pierwsze ofiary. No widzicie, z takimi obrażeniami to ja nie miałem się po co pchać na czołówej walczyć. Zajęłem jakąś taką dogodną mi pozycję i ostrzeliwałem czołgi. Niektórzy powiedzą, że to jest kamperstwo, a niektórzy powiedzą, że zrobiłem dobrze. Zależy, nie będę się pchał takim czołgiem, który jest papierowy, żeby ginąć. Dobra, zdobywamy, jest chwila meczu, a ja już nie mam 46% życia, więc to się nie za ciekawie zapowiada. I teraz stanę tutaj w krzaczku. Luneta zacznie działać, siatka zacznie działać i będziemy wykrywać. Właśnie zadziałało. Powiem wam, że już mam 1000 damage'a. A w tej bitwie będę miał, no, 5 razy tyle. Więc, o, prawą stroną tutaj pojechali ładnie. No, ten dek się jakoś zbytnio nie zjarzył, nie wiem czemu mnie nie wykryli. Żarówkę mam, zazwyczaj mnie wykrywają z tych 300-400 metrów. Ale teraz mnie jakoś nie wykryli, już dostał 2 strzały. Teraz mnie wykryli, ale tu już można powiedzieć, że za późno, TDK-owi nic nie pomoże. Jeszcze szybki ostatni jeden strzał. Przeładowanie mam co 7,5 sekundy chyba, więc nie jest tak źle. Teraz znów mnie wykryli, ale widzę, że się nikt mną nie interesuje, dlatego mogę sobie tutaj siedzieć i grać. Jakaś tak dziwnie kula poszła i walnęła mu w gąsienicę. Widać z przodu teraz KW-1S. Jeszcze stokowy, więc tym bardziej się nie mam czego obawiać. Teraz na hit na pałę. Najpierw zajmę się tym KW-1S-em, bo zawsze to jedna lufa mniej i jest bezpiecznie. Nawet czołg, jak mając mało życia, potrafi zabić, odejmować życia, więc wykańczamy pierw tych, co mają najmniej życia, później zajmujemy się resztą. No, trafienie krytyczne pewnie uszkodzi mu lufę, bo tak mniej więcej pocisk leciał. Teraz 300, czyli najwyżej jak może wylosować damage dla tego działka. Już prawie mamy 3K damage'a, więc nie jest aż tak źle. Tam jest Tiger, ale go nie dostanę, bo jest dojrze za daleko, to jeszcze schowany. No i tutaj wesoła gromadka wyjeżdża. I tak celuję w KW-5, ale ostatecznie dostanie T-29. Teraz jest. Losowo trochę będę ich ostrzeliwał. Ale tak jak było mi wygodnie, więcej chciałem Hellcata pierw zdjąć, bo to też było małe zagrożenie. I znów został po gąsienicy jakoś tak, czy zszedł pocisk, czy mi tak ręka się obmusła. Ale dobra, mniejsza z tym, wycofuję się, bo widzę, że zaczynają do mnie mierzyć. Teraz dobiję KW-5. Jest, dostanie. No i już mamy prawie 4K uszkodzeń.
Więc nie aż tak źle. Następny do piachu 4 kile. I 4 kile to bodajże jest chyba najwięcej. Choć chyba jeszcze jednego zdobędę, już nie pamiętam. I teraz znów Wiesa. To jest 4200. Teraz Helka to dostanie. Śmiało trzeba do nich walić, nie czaić się, nie wybierać. Lutować po prostu jak idzie, nie bawić się. Tak akurat dobrze się bitwa ułożyła, że można było coś posnajpić trochę z daleka, no bo takim czołgiem nie miałem, z takimi uszkodzeniami nie miałem za dużych szans na froncie walcząc przez takim ISM-3 lub z innymi czołgami, a tak z dystansu odegrałem takiego snajperka. Tutaj 29 teraz dostanie, szybko pojadę do przodu, żeby mnie nie zdjął. No już mam prawie 5k uszkodzeń. Teraz, że ten peczik tylko tam podjechał i będzie gitara. Tutaj nie wiem czemu na powtórkach, ale nie działa celownik poprawnie, jest jakiś zbugowany. Bo powinno pokazywać, ile tam przeładowuje, ale 7,5 sekundy. Więc działko takie szybkie, nawet fajne do snajpienia. Szybkie, ale za to z małymi obrażeniami, tak jak w tej gerze. No lipne są tu uszkodzenia. I teraz zaraz siateczka zacznie działać i luneta. I wykryłem iska. Tak szybko. No i mamy ponad 5k uszkodzeń. Zaraz zobaczycie, zaraz dam na koniec filmiku, dam zdjęcia z bitwy z garażu, ile tam, jakie osiągnięcia były i ile uszkodzeń po wykryciu. Dobra, na razie, cześć.